jesteśmy na sesji fotograficznej w ramach kampanii społecznej. Nie hejtuj, motywuj. Powiedz, dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w danej sesji, a przede wszystkim, dlaczego wsparłaś daną kampanię społeczną? Nie miałam wątpliwości, że powinnam wesprzeć tę akcję, dlatego że uważam, że w naszej rzeczywistości jest za dużo mowy nienawiści, za dużo hejtu, a i bez tego nasze życie do najłatwiejszych obecnie nie należy. Dlatego jeżeli mogę coś zrobić dla tej akcji, to się stawiam. Twoim zdaniem, czym jest tak naprawdę hejt? Ponieważ mając na uwadze definicję hejtu, mamy różne znaczenia. Natomiast co ty rozumiesz przez słowo hejt? Wiesz co, myślę, że to nie zawsze jest tylko w języku. Ja użyłam przed chwilą określenia mowa nienawiści jakby na równi z hejtem, ale w tym się hejt nie wyczerpuje. Wydaje mi się, że hejtujemy się nawzajem na przykład brakiem cierpliwości w relacjach albo brakiem uważności, brakiem zainteresowania, niecierpliwością. To jest dla mnie też jakiś rodzaj hejtu, ponieważ to świadczy o tym, że mamy do ludzi stosunek lekceważący, a my musimy się wspierać, musimy się wymieniać dobrą energią, musimy ładować akumulatory od siebie nawzajem. Nie mogę Ciebie nie zapytać, ponieważ look, inaczej mówiąc, stylizacja na dzisiejszej sesji to przede wszystkim kolory białe i czarne. Natomiast dlaczego akurat Ty postawiłaś na kolor czarny? Mając na uwadze właśnie to hasło, nie hejtuj, motywuje. Tu mnie złapałeś, dlatego że to było absolutnie spontaniczne. Ja jeszcze się przebiorę w białą koszulę, natomiast czarny też lubię. Chociaż jestem za tym, żeby w życiu robić wszystko, maksymalnie dużo, wszelkimi możliwymi, dostępnymi narzędziami i sposobami, żeby tej czerni w środku, w nas, było jak najmniej. Rozświetlajmy się od środka ze wszystkimi swoimi siłami. I na samo zakończenie nie mogę nie zapytać, jakie masz plany zawodowe na rok 2022 oraz dlaczego warto współpracować z Europejskim Klubem Kobiet Biznesu? Wiesz co, bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo ja mam bardzo dużo takich planów związanych z kobietami, chociaż nie tylko. Rozwijam swój podcast pod nazwą Wojowniczki i Wojownicy. To jest takie miejsce, gdzie opowiadamy sobie swoje historie, zawsze z jakimś ważnym problemem społecznym w tle. I pokazujemy, że nawet jeżeli w życiu dochodzi do jakiegoś kryzysu, to zawsze jest jakieś wyjście. Zawsze można wyjść na prostą. Pokazujemy też ludzi, którym zależy, którzy nie są obojętni, którzy patrzą dalej niż czubek własnego nosa, którzy chcą też zrobić coś dla innych ludzi, nie tylko dla siebie, na rzecz dobra wspólnego. To jest teraz takie ważne, żeby się łączyć, żeby zawiązywać więzi w jakiejś dobrej sprawie. Ale czego warto współpracować z Europejskim Klubem Kobiet Biznesu? Druga część pytania. Warto współpracować z Europejskim Klubem Biznesu z prostej przyczyny. Jest tutaj dużo kobiecej energii, jest tutaj dużo źródeł inspiracji i jest tutaj też dużo kobiet, którym też należy się wsparcie, którym warto pomagać w sytuacji, kiedy akurat na przykład powinie się noga.